szczoteczkę. Moi drodzy, oto kolejny odcinek zamienników klasyki. Moja twarz była polem do naprawdę mocnych eksperymentów. I niektóre z nich zakończyły się naprawdę tragicznie. W sensie musiałam je szybko przerwać, bo było naprawdę źle. Ale polecimy tutaj przez 4 szczoty, a tak naprawdę 5. Bo jedna ta, święty graal szczotkowy, czyli Luna Foreo i 4 inne szczotki, które próbują nią być. Czy ją dościgną? Za chwilę się dowiecie. Albo przełączycie na końcówkę tego filmu i będziecie szybciej wiedzieć. Ale mam nadzieję, że nie będziecie tego robić, bo to super zestawienie, które zawsze robię w tych odcinkach, jest naprawdę rewelacyjne. Dobrze, zacznijmy od pierwszej, zacznijmy od tego świętego grala. Po kolei będą wam się pokazywały, wyświetlały to, za ile one są, jak się nazywają i gdzie je możecie dostać. Przedstawmy naszą królową szczotek oraz jej rywalki. Foreo Luna 3. Mięciutka szczotka o strukturze takiej, którą można dotykać, no dotykacie nawet jak nie chcecie jej dotykać, bo jest tak miła, tak przyjemna. Jest niesamowicie wykonana. Ma wypustki równo rozmieszczone i docierają one w każdy zakamarek skóry, nawet w okolicy nosa. Szczotka Purederm jest niestety sztywna. Jej wypustki nie są zbyt miłe, chociaż materiał, z którego jest wykonana, wydaje się dość porządny w dotyku. Brak wypustek w tych miejscach tutaj sprawia, że naprawdę nie da się nią nigdzie dojechać, a to, że są one sztywne, daje uczucie, jakbyśmy mieli po prostu silikonową, ale taką tą słuchawkę prysznicową. Szczoteczka Xiaomi. Na dole ma miękkie wypustki i potem im wyżej, tym sztywniejsze. Są takie 3 klasy tych wypustek. Minusem tej szczoteczki na pewno jest to, że ona nie potrafi stać. Rozmieszczenie wypustek jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o dojechanie do okolic nosa, jakichś zakamerków, nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o sunięcie jej po skórze, no to jest ona leciutko jednak tępa. Beznazwowy masażer do oczyszczania twarzy, słuchajcie, który wygląda jak Foreo, ale nie jest Foreo. Ma tak tępy materiał i wypustki, że dosłownie ciągną one skórę. A na samym początku jej używania od razu odkształciły mi się wypustki i po prostu tylko progresuje dalej. I ostatnia szczoteczka, Foreo Luna Mini 2, ale jej podróbka. Jej wypustki są zdecydowanie bardziej sztywne i tępe. Ten materiał silikonowy w ogóle nie jest ani trochę podobny jakością do materiału z oryginalnych Foreo. Ta podróbka jest zdecydowanie bardziej gumiasta, nie ma tej przyjemnej takiej śliskości w sobie. Każda z tych szczoteczek ma tył, więc omówmy ich tyły. Luna 3 ma zaprojektowany tył, dostępny po to, żeby wykonywać różnorodne masaże, których tutoriale zresztą są w aplikacji, więc tam jest samouczek, który dokładnie pokazuje co, jak i zmienia w tym czasie też intensywność tych pulsacji. Ona jest dostosowana do każdej okolicy zabiegowej. Szczoteczka Purederm ma wypustki i w jej instrukcji jest informacja, że ta szczoteczka służy do masażu, ale nie ma żadnej pomocy w tej kwestii, nie ma żadnego tutorialu, żadnych tam napisów, niczego. Tylko to, że po prostu jest kilka poziomów i już. Szczoteczka Xiaomi nie ma nic z tyłu za bardzo ciekawego. Znaczy ma swój tył, ale nie ma żadnych wypustek. Beznazwowy masażer do twarzy udający Foreo ma wypustki do mycia. Te grubsze takie, czyli te proponowane dla skóry, która jest bardziej tłusta, bardziej jakby odporna na miękkie wypustki. O. Ale nadal do mycia, a nie do masażu. No i podobnie jest w ostatniej szczoteczce, czyli Foreo Luna Mini 2 podróbce. Też mamy te grubsze wypustki i one służą właśnie też do mycia, nie do masażu. Teraz omówmy tryby mocy, tak jakby prędkości tych pulsacji, wibracji tych szczoteczek oraz czas ich pracy, ten taki proponowany. Myślę, że to jest ważne, żeby w szczotkach była ta duża rozpiętość tej intensywności, dlatego że ja jestem przypadkiem osoby, która szczoteczkę bierze na najniższe obroty i chce, żeby ona przy tym najsłabszym działaniu właśnie działała skutecznie, a jak najmniej podrażniała mi skórę. I właśnie Luna 3 to potrafi jak najbardziej i jest git, i skóra jest oczyszczona i wszystko działa. Z kolei są takie osoby, które chcą tą najwyższą intensywność i przy niej czują się najbardziej komfortowo, więc im większa rozpiętość, tym większej liczbie osób dana szczoteczka najprawdopodobniej będzie pasować. No i czas pracy. Czas pracy zwykle jest połączony z jej skutecznością i zobaczcie też tutaj, jak on się w ogóle różni. Tego to się w ogóle akurat nie spodziewałam. Dobra, lecimy po kolei. Oryginalna Foreo Luna 3 ma 16 trybów mocy, najwięcej z nich wszystkich i pracuje 1 minutę. Czyli wedle producenta, wedle ich badań, po 1 minucie skóra powinna być idealnie, przepięknie, skutecznie oczyszczona. Jeśli chodzi o szczoteczkę Purederm, to tutaj mamy tylko 6 poziomów, ale aż pracuję przez 5 minut. Ja przez 5 minut robię całą swoją rutynę pielęgnacyjną i nie chciałabym przez tylko tyle wykonywać ruchów szczoteczką. Szczoteczka Xiaomi ma 3 poziomy mocy i działa przez 1,5 minuty. Te moce nie są jakieś takie zbyt mocne. Tutaj nie ma, słuchajcie, żadnego plusika i minusika i w niej jest tak, że jak ją włączycie, włączcie, to przy kolejnych naciśnięciach, to wtedy zwiększamy jej intensywność. 1, 2, 3. Bezmarkowy masażer ma aż 9 trybów mocy i działa przez 3 minuty. Podobnie jest z tą podróbką Foreo. Tutaj jest 8 trybów pracy i też działa przez 3 minuty. Moją kolejną wytyczną do sprawdzenia tych szczoteczek było to, czy one posiadają aplikację, która autentycznie wspomaga jej używanie. I tylko oryginalne Foreo mają taką aplikację. I słuchajcie, próbowałam oczywiście tymi podróbkami też się połączyć z aplikacją Foreo i wyskakiwało właśnie, że jest błąd i że potrzebna jest pomoc. Więc to nie jest tak, że da się kupić podrabianą szczoteczkę i wszystko działa i wszystko jest ok, tylko no to po prostu nie jest w stanie się spiąć z aplikacją. Dla osób, które są mniej wprawione, dodatkowo w aplikacji są też rodzaje masażu, gdzie szczoteczka dobiera swoją intensywność do działania, ale też są samouczki, gdzie jak po prostu postępować, gdzie ją tu przyłożyć, tam jak działać, żeby było git. Przerobiliśmy trochę takich technicznych parametrów, ale teraz to, co myślę, że jest dla mnie było najważniejsze, słuchajcie, z tych wszystkich rzeczy. Czyli to, jakie one dają wrażenie na skórze. Jak ja to testowałam, słuchajcie, każdą szczoteczkę testowałam tak, że zawsze po lewej mojej stronie używałam Luny, a po drugiej stronie używałam szczoteczki i robiłam dokładnie to samo, te same ruchy po drugiej stronie, żeby dokładnie wiedzieć, jak porównać i czy to są rzeczy zbliżone. I to wszystko naprawdę dosyć jednoznacznie wychodziło, więc teraz moje zapiski z testowania. Oryginalna Foreo Luna 3 oczyszcza skórę, ale jej nie podrażnia. Daje przyjemne uczucie oczyszczenia i wygładzenia skóry, które jest bardzo subtelne, ale wyczuwalne. Szczoteczka Purederm nie sprzyja czyszczeniu, słuchajcie. Mając po raz pierwszy w rękach szczoteczkę Purederm, pomyślałam sobie, o, to tutaj są szanse, bo jeśli chodzi o wrażenia po dotyku, ale tutaj tej takiej skórki, to są one w porządku, ale kiedy ją po raz pierwszy zastosowałam i w ogóle kiedy dostałam wypustek, to stwierdziłam, o kurde, będzie ciężko. No i przy zastosowaniu to czuć. Ona nie ma jak dojechać gdzieś tutaj przy nosie, nie ma jak się wygiąć. Te wypustki są sztywne i bardzo krótkie. Wyprofilowanie jest naprawdę kiepskie. To, jak jest ona stworzona i kształt, nie sprzyja doczyszczaniu skóry, czyli temu, do czego w ogóle została ona stworzona. Szczoteczka Xiaomi ma dolne wypustki dużo lepsze niż górne, bo one są mniejsze, są delikatniejsze, ale w ogóle mycie tą szczotką odbywa się głównie tym wszystkim, co jest zlokalizowane u góry, a one były dla mnie troszeczkę zbyt mocne, jednak troszkę podrażniały moją skórę. W porządku radziła sobie ta szczoteczka z dojeżdżaniem do jakichś różnych zakamarków, ale dużo lepsza by była, jakby miała te dolne, te mniejsze wypustki po prostu na całej swojej długości. Byłaby naprawdę spoko. Bezmarkowy masażer do twarzy, słuchajcie, miał najgorszą jakość silikonu. Ja nawet nie wiem, czy to jest silikon, bo to się zachowuje guma, to aż ciągnie, to jest niemiłe. Zobaczcie, że on jest nawet nieprzytwierdzony w ogóle do... on jest nałożony, jakby to była nakładka. Ma dziurę w dupce, ale ma zakrywkę do tej dupki, no bo oczywiście większość tych produktów, które są tańsze, one w ogóle nie są wodoodporne, więc jak wam tam naleci wody, a wiecie, jak myjecie twarz, to leci woda. Naciąga, napina, rozciąga, podrażnia skórę. Nie, dziękuję. Luna Mini 2 podróbka. Jak dotkniecie tego materiału, to jest on nieporównywalny z oryginalną Foreo. Po prostu to czuć od razu, że jest dużo bardziej tępy, dużo mniej jakby śliski, nie jest taki przyjemny w odczuciu. Jakość materiału, z którego jest zrobiona, jest jednak lepsza niż tej poprzedniej gumowej, tej szczoty okropnej, najgorszej na świecie, ale jednak nadal jest on tępy i nie jest aż tak przyjemny dla skóry. Przy jednorazowym użyciu może nie być tego aż tak czuć, ale przy używaniu kilka dni z rzędu, no masakra. Skóra po prostu u mnie robi się czerwona. Kolejny temat, który chciałam poruszyć, to rodzaj ruchu, jaki wykonują te szczoteczki, który ma oczyszczać naszą skórę. Oryginalna Foreo ma pulsację, a nie wibrację, a większość szczoteczek tańszych po prostu wibruje, a nie pulsuje. I jest w tym wszystkim różnica, bo zagłębiałam się bardzo mocno w ten temat i sobie pomyślałam, tu się rusza i tu się rusza. Są oficjalne informacje na ten temat, które mówią i które pokazują, że wibracja jest ruchem tylko do przodu i do tyłu, które jeśli też przyłożycie do twarzy, to mogą w niemiły sposób jakby wprawić w drganie wasze jakby kości, z którymi się styka ta szczoteczka. Pulsacje w przeciwieństwie do wibracji mają pozytywny wpływ i zbadany, udowodniony pozytywny wpływ na skórę, który działa regenerująco, stymuluje do odnowy i do produkcji kolagenu. Jak sobie o tym poczytałam, to sobie pomyślałam, damn. Także z jednej strony mamy tą kwestię pulsacji, a wibracji i tutaj też rozumiem, że to wchodzi w cenę, która naprawdę jest wysoka, tych oryginalnych szczoteczek Luna. Chciałam też tutaj przygotować od razu, jak już mam taki, tutaj porównuję te rzeczy, to pokażę wam od razu mini poradnik, kurde, w minutę, jak odróżnić oryginalną Lunę od podróby, żeby nikt was nie wrobił. Oryginalne opakowanie posiada naklejkę z hologramem i naklejkę z kodem produktu. Podróbka na opakowaniu w ogóle nie ma kodu kreskowego nawet. Jakość nadruku na opakowaniu jest inna. Na przykład niektóre części w napisie Foreo są grubsze i cieńsze, a w oryginale napis jest jednorodny. Wszystkie napisy na oryginalnym opakowaniu są jasno-szare, a w podróbce, którą ja mam, są zdecydowanie ciemniejsze. Naklejka na dole szczotki w podróbce jest krzywo przyklejona, mimo że napisy mówią podobne rzeczy, logo marki jest w ogóle niepodobne do tego logo oryginalnego, ani trochę. Z tyłu na podróbce występuje dziwna zatyczka i kiedy dotkniemy silikonu, to nie jest on przyczepiony do szczotki, tylko nałożony na nią jak jakaś rękawiczka. W oryginale nic się nie rusza, wszystko idealnie do siebie przylega, co zresztą gwarantuje wodoodporność. Wypustki w oryginalnej szczotce są ułożone schodkami, natomiast w podróbce idą idealnym łukiem. Kiedy próbujemy podróbkę połączyć aplikacją, to wyskakuje komunikat, że coś jest nie tak. Przypatrując się szczegółom, widać, że jakość wykonania oryginalnej jest nieporównywalnie lepsza od podróbki. Podsumowanie! Tak, to jest teraz czas na podsumowanie. Słuchajcie, czy wiecie, że jeśli do tej podróby wleci wam tutaj woda, to naprawdę może być źle? Może i to nie wybuchnie w rękach, ale na pewno miło nie będzie, nie? Wnioski takie totalnie końcowe, podsumowujące. Ja uważam, że taka szczoteczka, jeszcze raz to podkreślę, to jest dodatkowy gadżet, który fajnie ułatwia pielęgnację, jest bardzo przyjemny, to trzeba przyznać, jest skuteczny i może nieść za sobą dodatkowe benefity. Jeśli miałabym polecić jedną szczoteczkę, która nie jest Foreo, jest z tej tańszej półki cenowej, to zdecydowanie byłaby to szczoteczka Xiaomi. Jest to dobry produkt w swojej kategorii cenowej, jednak dla mnie nie nada on się do codziennego użytku, dlatego że wypustki tutaj pod koniec zbyt mocno drażnią moją skórę. Ale na tym polu tańszym wypada on zdecydowanie najlepiej. Przez to, że szczoteczka tego typu jest gadżetem dodatkowym, to coś, co po prostu daje nam wyższy level w naszej pielęgnacji. Jeśli wchodzić w ten interes, to ja totalnie wchodzę w szczoteczkowe Ferrari i ja uważam, że warta jest właśnie zainwestowania oryginalna Luna 3. Nie ma drugiej szczoteczki, że tutaj postawiłabym znak równości i byłaby tańsza, a uwierzcie, że bardzo bym chciała, bo kocham znajdować tańsze zamienniki. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Moja prawa połówka twarzy w ogóle się nie cieszyła po tych testach, bo była prawie cały czas czerwona. Raz lekko czerwona, raz bardzo mocno czerwona. Bo te wszystkie inne naprawdę ją mocno podrażniały. Albo jak w przypadku Purederm, nie da się tym umyć. Tak na ciebie liczyłam. Zawiodła mnie. No trudno. Takie jest już życie. Twarde dane. Dziękuję. Do zobaczenia i zapraszam was do kolejnych filmów. Tutaj widzicie, jakie dwa na przykład fajne stworzyłam właśnie w tej serii zamienników klasyki. Dzięki.